tematem tego pierwszego spotkania dzisiejszego jest nagrobek Jana Kamienieckiego z kościoła ojców franciszkanów w Krośnie. Jest to dzieło jednego z najważniejszych twórców obecnych w krajobrazie polskiej sztuki XVI wieku, Jana Marii Padovano. Zapraszam Państwa na wirtualną podróż w przeszłość. Zacznijmy od tego, że nagrobek Kamienieckiego nie jest jedynym, który możemy dzisiaj oglądać w świątyni ojców franciszkanów. Jest jednym z czterech. Przyjrzymy sobie wszystkie, nie zatrzymując się dłużej przy żadnym, żeby nie tracić czasu. Tak więc wchodząc do świątyni, gdy stoimy w nawie głównej, na północnej ścianie, po naszej lewej ręce znajduje się piętrowy nagrobek jędrzejowski. Jan Herb Jastrzębiec zmarł w 1597 roku. Bezpotomnie stąd przeznaczył donację na kościół, klasztor. Zapraszamy ojców franciszkanów z intencją na cotygodniowe msze, stąd obecność tego nagrobka w tym miejscu. Dalej wspomnę jeszcze, że był właścicielem Zarszyna między innymi i Potoka. Dalej, kiedy już wejdziemy do przestrzeni prezbiterium, po naszej lewej ręce nagrobek Jadwigi z Włodków Firlejowej. Zmarła w 1609 roku. Ona również pochodziła z Kamienieckich. Nasz Jan Kamieniecki był jej przodkiem w trzecim pokoleniu. Nagrobek autorstwa włoskiego mistrza Giovanniego Reitino da Lugano. I na ścianie południowej, po naszej prawej ręce, nagrobek Barbary z Kamienieckich Firlejowej. Była to rodzona siostra, przepraszam, Mniszchowej, Barbary z Kamienieckich Mniszchowej, rodzona siostra Jana Kamienieckiego. I autorem był Jakub Trwały, włoski rzeźbiarz. I wreszcie interesujący nas dzisiaj nagrobek ścienny, ten w najgłębszej części prezbiterium, w bezpośrednim sąsiedztwie ołtarza głównego, nagrobek Jana Kamienieckiego. Kim byli Kamienieccy, że aż troje z nich na miejsce swojego spoczynku wybrało prezbiterium kościoła ojców franciszkanów? Musimy cofnąć się w czasie do protoplasty rodu, którym był Klemens. Klemens przyszedł na świat w Moskorzewie, czy też Moskarzewie, jak kiedyś nazywano tę miejscowość, dzisiaj w województwie świętokrzyskim. I w ciągu swojego życia pełnił bardzo zaszczytne funkcje. Był między innymi podkanclerzem koronnym, starostą sanockim, krakowskim. I w 1389 roku brał udział wraz z Władysławem Jagiełą, którego był doradcą i zaufanym, w marszu na Litwę, gdzie na krótko objął starostwo wileńskie i tam dowodził obroną górnego zamku obleganego przez krzyżaków i sprzymierzonego z nimi Witolda. Dzień dobry, zapraszamy. Za tę obronę i w ogóle za wierną służbę otrzymał od króla liczne nadania, między innymi ziemię dobrzycką z miastem, zamkiem, kilkanaście wsi i właśnie zamek w Odrzykoniu pod Krosnem, zamek Kamieniec, który stał się siedzibą rodową tego rodu. Chyba bardzo identyfikowali się z tym miejscem, bo jeszcze za życia Klemensa tytułują siebie Kamienieckimi. Mamy tutaj taką uproszczoną tablicę drzewo genealogiczne. Widzimy Klemensa, Mikołaja, najbardziej chyba znanego z Kamienieckich. Urodził się w 1460 roku tu na zamku w Odrzykoniu. Zmarł w 1515 w Krakowie. Pochowany został na Wawelu. Był przede wszystkim pierwszym w historii hetmanem wielkim koronnym. Przed nim ten urząd nie istniał, piastował go aż do samej śmierci w 1515 roku. Bardzo bitny żołnierz, wielki strateg, brał udział w wielu bataliach, żadnej ponoć nie przegrał. Najbardziej znana bitwa pod Wiśniowcem, gdzie przechylił szale zwycięstwa i mając pod swoją wodzą
5000 konnicy rozgromił 24 tysiące Tatarów i uwolnił kilkanaście tysięcy, jak podałem źródła, 16 tysięcy wziętych w Jaser. I wreszcie nasz Jan Kamieniecki. Jan Kamieniecki był przede wszystkim rotmistrzem obrony potocznej. Obrona potoczna, były to zaciężne oddziały utrzymywane przez króla, których głównym zadaniem była obrona południowo-wschodnich rubieży kraju właśnie przed najazdami tatarskimi, które pustoszyły wioski i przedmieścia miast. Skąd właśnie ci kamieniccy w tym kościele franciszkańskim? Otóż znów musimy wrócić do czasów Klemensa, który na zamku w Odrzykoniu ufundował kaplicę zamkową, wyposażył i właśnie krośnieńskim franciszkanom powierzył obowiązek pełnienia tej posługi liturgicznej. I od tego momentu ten związek między zamkiem odrzykońskim i rodem kamienieckich, a kościołem ojców franciszkanów staje się bardzo ścisły i trwa przez kolejne pokolenia. Prawdopodobnie kamienieccy byli fundatorami wielu elementów wyposażenia wnętrza, które niestety nie zachowały się do dnia dzisiejszego, szczególnie ten ostatni pożar z 1872 roku, kiedy runęło sklepienie i do naszych czasów nie zachowało się w zasadzie nic, szczątkowo tylko freski w prezbiterium. I właśnie stąd ta bardzo bliska jakby więź spowodowała, że tak upraszczając, kamieniccy traktowali kościół franciszkanów jako swoje takie rodowe mauzoleum. Pierwotnie w postawce kościoła było 8 płyt nagrobnych. Niestety nie zachowały się do naszych czasów wszystkie te funeralia, zawartość komór grobowych również zniknęła i możemy się tylko domyślać, że byli to właśnie przedstawiciele kamienieckich. Każdy krośnianin na pewno słyszał legendę o tunelu łączącym zamek w Odrzykoniu i kościół ojców franciszkanów. Tunelu nigdy nie znaleziono i nie znajdziemy, bo nie istnieje, ale tą prawdziwą nicią, która łączyła te dwa miejsca, była właśnie ta wzajemna adoracja kamienieckich i ojców franciszkanów. Przyjrzyjmy się przez chwilę temu nagrobkowi. Widzimy architektoniczną strukturę, na którą składa się cokół, tutaj częściowo zasłonięty przez ławkę, żłobkowane kolumny, dźwigające belkowanie i dekoracyjny szczyt. Cała ta architektoniczna forma jest tylko pewną ramą, która wyznacza nam tą główną kwaterę, gdzie pod wykutą z kamienia dekoracyjnie upiętą tkaniną spoczywa ustawiona ukośnie względem nas płyta z czerwonego marmuru z wyobrażeniem Jana Kamienieckiego. Na pierwszy rzut oka identyfikujemy Jana jako męża rycerskiego stanu. Świadczy o tym płytowa zbroja, dokładnie taka jak w XV-XVI wieku były w użyciu. Obok spoczywa miecz, w nogach przyłbica i w lewej ręce Jan dzierży buzdygan. Buzdygan był rodzajem obuchowej broni, taką troszkę udoskonaloną maczugą. W bitewnym zgiełku na krótkim dystansie można było elegancko tym walić się po głowach, ale był przede wszystkim buzdygan oznaką władzy wojskowej oficerskiej. Aż do XVIII stulecia buzdyganów używali chorążowie, porucznicy i właśnie rotmistrzowie. Nasz Jan jako rotmistrz obrony potocznej musiał takiego buzdyganu używać. Gdyby dosłużył się godności hetmańskiej, jak jego dzielny przodek Mikołaj, wtedy w ręku trzymałby buławę. Tym różni się, że jej głowica ma formę kulistą bądź gruszkowatą. Stąd ten atrybut tutaj się znajduje. Jeszcze jeden ważny element. Proszę zwrócić na tą charakterystyczną pozycję, którą przyjmuje Kamieniecki. Głowa podparta ręką, nogi lekko ugięte w kolanach, skrzyżowane. Raczej kojarzy nam się z osobą nie zmarłą, a śpiącą, drzemiącą.
tak jakby przysnął gdzieś na chwilę na sofie. Zapamiętajmy ten szczegół, wrócimy do niego w dalszej części, powiemy skąd się to wzięło, jak należy interpretować ten nieprzypadkowy tutaj gest. Tematem tego dzisiejszego spotkania jest właśnie nagrobek Kamienieckiego, ale nie tyle ze względu na samego Jana, nie ujmując mu honorów, zaszczytów, ale głównie ze względu na autora tegoż nagrobka, a jest nim Gian Maria Mosca, znany bardziej jako Giovanni Maria Padovano, albo jeszcze inaczej Jan Maria Padewski, pewnie byśmy wiedzieli. Jan urodził się w 1493 roku we Włoszech w Padwie, zmarł w 1574 w Krakowie. Kształcił się w warsztacie kamieniarskim i złotniczym. W tych wczesnych latach swoich był autorem szeregu rzeźb marmurowych o tematyce religijnej. Możemy je dziś oglądać w kościele świętego Antoniego w Padwie. Ale już w 1532 roku Jan Maria Padovano przyjeżdża do Krakowa, ściągnięty tutaj przez króla Zygmunta Starego. W tym czasie trwają jeszcze ostatnie końcowe prace przy kaplicy Zygmuntowskiej, mauzoleum ostatnich Jagiellonów. Pracami tymi kierował i autorem całej koncepcji artystycznej był inny włoski mistrz Bartłomiej Berecci. Przypuszcza się, że być może w tym okresie Padovano związał się z warsztatem Berecciego, być może wykonywał jakieś prace na rzecz kaplicy Zygmuntowskiej. Tu mamy widok wnętrza, wrócimy do niego później, bo okaże się też istotny. W każdym razie, bardzo szybko Padovano usamodzielnia się i w 32 roku z całą pewnością wykonał na zlecenie Zygmunta cztery medale z podobiznami właśnie Zygmunta Starego, Królowej Bony i ich dzieci Zygmunta Augusta i Izabeli. To, co tu widzimy, to jest późniejsza kopia. Oryginalnie odlane były w srebrze. Medale takie miały charakter upominków. Możne rody albo członkowie rodów panujących obdarowywali siebie takimi medalami. Na awersie widzimy profil Zygmunta Starego w takim realistycznym ujęciu, bardzo starannym, równocześnie bardzo rzeźbiarskim. A na rewersie widzimy heraldycznego orła z koroną i monogramem literą S, która odnosi się do imienia Zygmunta, łacińskiego Sigismundus. I jeszcze jeden ważny szczegół. Proszę zobaczyć na obrzeżu tego medalu. Jan Maria Padovano zostawia swoją sygnaturę. Jeszcze kilka dekad wcześniej taki zabieg nie byłby możliwy. Artyści, twórcy średniowieczni nie sygnowali z reguły swoich prac, a już na pewno nie w taki sposób, przecież to jest istotny element tej kompozycji. Jest to znak czasu. Padovano był artystą włoskim, wychowanym w kulturze włoskiego odrodzenia, był świadomy swojej wielkości, swojego talentu, swojej rosnącej ciągle jakby pozycji społecznej, stąd ten właśnie zabieg. A wracając jeszcze do tego orła Zygmuntowskiego, spotykamy go również w Krośnie. Każdy z Państwa na pewno zna ten obraz, jest to portal z kamienicy Wójtowskiej i w tym szczycie taki orzeł właśnie Zygmuntowski się znajduje, bo jest to obiekt pochodzący właśnie z czasów panowania Zygmunta Starego. Kolejny medal z profilem Bony i przepraszam za kiepską jakość tej ilustracji, nie znalazłem nigdzie lepszej, musiałem kserować z jakiegoś słabego źródła. I trzeci medal z wyobrażeniem Zygmunta Augusta. Znów ciekawa rzecz. Na rewersie tekst odnoszący się do cnót i chwały Zygmunta Augusta, porównanego tutaj do lwa. I w samym centrum kompozycji znów Jan Maria Padovano zostawia swoją sygnaturę. Pojęcia takie jak marketing, reklama, autopromocja w tym czasie nie istniały, ale możemy przypuszczać, że idea również,
która mu przyświecała, była podobna. Jego kolega po fachu, z którym współpracował razem inny włoski mistrz Hieronim Canavesi, który był autorem nagrobków ściennych z katedry poznańskiej, na jednym ze swoich dzieł wykuł napis. Dzieło to wykonał Hieronim Canavesi. Zamieszkały w Krakowie przy ulicy Świętego Floriana. Tak jakby chciał powiedzieć, ty, który oglądasz teraz moje dzieło, gdybyś zapragnął mieć podobne, znajdziesz mnie w Krakowie na Floriańskiej. Bardzo szybko Padovano wychodzi z małych form i zaczyna się okres takiej prosperity i dużych, poważnych zleceń. Tą strukturę, którą widzimy tutaj, dzisiaj stoi w kościele mariackim w Krakowie, jest to cyborium, czyli rodzaj takiego tabernakulum. Historia tego zabytku jest ciekawa, gdyż na to, co widzimy dzisiaj, składają się dwa różne dzieła Padovano z różnych okresów. Architektoniczna forma powstała w latach 30. na zlecenie biskupa Tomickiego i pierwotnie ustawiona była w kościele katedralnym na Wawelu. A to właściwe cyborium, tu w samym centrum, ja może tak pokażę, o, wykonane z alabastru w formie okrągłej świątyni, tempietto, powstało właśnie dla kościoła mariackiego w latach 50. Z początkiem XVII wieku tę architektoniczną formę rozebrano, przeniesiono do kościoła mariackiego, gdzie te dwa zabytki spotkały się razem zmontowane i w nieco zmienionej formie możemy oglądać je do dzisiaj. Jest to jeden z najlepszych przykładów tak zwanej małej architektury z tego czasu. Padovano wykorzystał materiał, kamień o różnych kolorach, różnych barwach, stąd te malarskie efekty, które tutaj możemy oglądać. Zwróćmy Państwu uwagę, że swoją kompozycją nawiązuje wyraźnie do trójprzelotowego rzymskiego łuku triumfalnego. Jesteśmy w okresie renesansu, więc te odniesienia do kultury antyku, greckiej, rzymskiej będą cały czas jakby tutaj widoczne. I w tym zabytku też Padovano daje się poznać jako właśnie znakomity rzeźbiarz. Tu mamy wyselekcjonowane z tła postacie adorujących aniołów, które po bokach flankują ten Najświętszy Sakrament. Zobaczcie, jak pięknie są wymodelowane w takich lekkich, tańczących pozach. I przede wszystkim jest to jedno z najlepszych przedstawień w duchu włoskiego renesansu, które powstały poza samymi Włochami. Zasługa Padovano dla polskiej sztuki jest między innymi taka, że on należał do pokolenia artystów urodzonych, wychowanych we Włoszech, którzy przynieśli te zdobycze ideowe, artystyczne renesansu włoskiego do Polski w czystej, takiej klasycznej postaci. Kolejnym slajdem, który gdzieś zniknął po przerzuceniu materiału na komputer, może jeszcze się odnajdzie, był nagrobek arcybiskupa Piotra Gamrata. To nie jest to, co widzimy teraz. Kompozycja tego nagrobka jest taka sama jak naszego krośnieńskiego zabytku, czyli cokół, kolumny, belkowanie, dekoracyjny szczyt. Natomiast na to chciałem zwrócić uwagę. Piotr Gamrat przyjmuje również tę pozycję taką odpoczywającą, wsparty na łokciu ze skrzyżowanymi nogami, zupełnie jak nasz Jan Kamieniecki. Nie jest to przypadek. Skąd się wzięła taki układ postaci? Otóż zaczęło się od tego zabytku. Autorem tegoż nagrobka jest włoski mistrz Andrea Sansovino. Jest to nagrobek kardynała Ascania Sforzy. Znajduje się w rzymskim kościele Santa Maria del Popolo. I tam po raz pierwszy pojawiła się taka właśnie odpoczywająca na sarkofagu postać, która później była powielana i w zasadzie w okresie całego renesansu 99% tych postaci przyjmuje taką odpoczywającą właśnie pozycję ciała. Jak należy to rozumieć? W tym czasie bardzo mocno dochodziły do głosu pewne koncepcje filozofii neoplatońskiej, które inspirowały bardzo mocno środowisko włoskich humanistów. I zgodnie z jedną
z doktryn tejże filozofii, dusza ludzka doprowadzona przez wiarę do prawdy ostatecznej kończy jakby wszelki trud, wszelki mozuł, nie ma już nic do poznania, można być zatopionym w tej ostatecznej, absolutnej prawdzie odpocząć. Jest to kres wszelkiego wysiłku. Postać więc ta, którą widzimy na sarkofagu, nie jest przedstawieniem zmarłego. To jest zobrazowanie jakby tej idei, kresu wszelkiego trudu, wszelkiego wysiłku, wszelkiego poznania również. I ten sposób ukazywania postaci w tej sztuce sepulkarnej, nagrobnej, przyniósł do Polski również Bartłomiej Berecci, który był autorem nagrobka Zygmunta Starego. Później Zygmunt August również przyjmuje te pozycje ciała i nasz Kamieniecki też. Zobaczmy, nie jest to postać zmarłego, jest to postać ta odpoczywająca, pławiąca się w prawdzie i w absolucie dusza. Wcześniej w sztuce średniowiecznej rozwiązywano ten problem zmarłych zupełnie inaczej. Pokażemy teraz trzy nagrobki wawelskie. Łokietka Kazimierza Wielkiego, Kazimierza Jagiellończyka, ten ostatni Dłuta Wita Stwosza. Widzimy, że sztuka średniowiecza kładła tego zmarłego płasko na plecach i nawet jeśli trzyma w swoich rękach insygnia królewskie, mamy tu do czynienia z zimnym nieboszczykiem. Tak? I inaczej niż potem było to w okresie renesansu. Tak jak powiedziałem, bardzo szybko Padovano zaczął specjalizować się w nagrobkach. Warsztaty krakowskie pracują pełną parą. Prace wykonywane są na miejscu, później ładowane na wozy albo spławiane w dół Wisłą, gdzie docierały na miejsce to docelowe i tam były montowane. W tej chwili oglądamy nagrobek Elżbiety Zebrzydowskiej z kościoła, z katedry kieleckiej. I skromna, niewyszukana ta architektoniczna struktura, natomiast jeśli przyjrzymy się temu detalowi twarzy Zebrzydowskiej, to widzimy, że Padovano był jednym z najlepszych prawdopodobnie portrecistów w tym czasie funkcjonujących. Z takim niemalże brutalnym realizmem pokazuje twarz niemłodej już Elżbiety, ta charakterystyczna, mocno zarysowana broda, wydatny nos, wąska linia ust, zmarszczki i te charakterystyczne, głęboko osadzone oczy. Nie boję się użyć słowa, że mamy tutaj jakąś namiastkę portretu psychologicznego nawet. Na pewno jest to wyjątkowa realizacja w tym czasie. I mimo, że przyjmował wielkie zlecenia, duże zlecenia, takie mniejsze prace również były udziałem Padovano. Jest to epitafium Kasi Pileckiej z kościoła świętych Jana Ewangelisty i Jana Chrzciciela w Pilicy. Nie jest to typowy nagrobek ścienny, jak te, które do tej pory oglądaliśmy, a właśnie podwieszone epitafium i również skromna, niewyszukane elementy architektoniczne i w centrum płyta z wyobrażeniem dziecka, ale zobaczmy, że również w pozie tej sansowinowskiej, tej, którą już znamy. To nie jest dziecko martwe, a właśnie takie śpiące, odpoczywające. W prawym ręku trzyma wieniec, który symbolizuje chwałę, natomiast lewą ręką wspiera się na czaszce, obok widzimy rozrzucone piszczele. To jest vanitas. Vanitas, czyli marność, a w szerszym znaczeniu był to taki prąd religijno-artystyczny, który miał przypominać nam, że wszystko przemija, nic nie jest trwałe. Tak jak za biblijnym tekstem vanitas vanitatum et omnia vanitas, marność nad marnościami i wszystko marność. I specjalnie pokazałem takie skromne prace Padovano po to, żeby skontrastować je teraz z największą realizacją tego artysty, a jest nim nagrobek
hetmana Jana Tarnowskiego i jego syna Jana Krzysztofa. Prace nad tym nagrobkiem rozpoczęły się w 1561 roku, w trakcie po śmierci hetmana Jana Tarnowskiego. W międzyczasie przedwcześnie zmarł jego syn Jan Krzysztof. Padowano wtedy szybko zmienił koncepcję i stworzył tenże właśnie nagrobek piętrowy. Kunszt artystyczny Padowano osiąga tutaj swoje apogeum. Równocześnie jest to największa jego praca, jeśli chodzi o gabaryty i rozmiary, i prawdopodobnie największy nagrobek w Polsce. Pnie się w górę na dystansie 13 metrów. Nawiązuje tutaj Padowano do weneckiej tradycji, gdzie w architekturze właśnie rozwiązywano architekturę przy pomocy takich narastających, niekończących się szczytów. Zobaczmy, że pod tą główną kwaterą jest belkowanie, zwieńczone trójkątnym szczytem, a potem jeszcze jeden gzyms, jeszcze jeden, tak jakby Padowano nie wiedział, kiedy skończyć, i dopiero sklepienie kościoła hamuje ten pęd ku górze. Nagromadzenie detali architektonicznych, rzeźbiarskich, płaskorzeźb jest tutaj ogromne. One wszystkie składają się na pewien spójny taki ideowy program. Jest to jakby opowieść o życiu hetmana Zamojskiego. Jest teoria, że koncepcją właśnie tego ideowego programu był sam Jan Kochanowski. I tutaj znów Padowano jawi się jako wybitny rzeźbiarz. Proszę zobaczyć, z jakim pietyzmem oddaje te najdrobniejsze elementy uzbrojenia, nity, zapinki, jak realistycznie, a jednocześnie z ogromną siłą wyrazu potraktowana jest postać hetmana Tarnowskiego. I znów jeden taki ważny szczegół. Ten właśnie psychologiczny portret. Jan, bardzo twarde, mocne rysy twarzy, które zdradzają, iż był człowiekiem o wielkiej sile ducha, wielkiego charakteru. I dla kontrastu jego syn chorowity zmarł na gruźlicę wcześnie. Jakby ta prawda o tych postaciach jest wypisana na twarzach. Zobaczmy, jak doskonale kontrastuje ciężar, twardość zbroi z miękkością poduszki i dekoracyjnością, lekkością tych draperii. Jest to na pewno jedno z naj... Zimno pani? O, tak, o to chodzi? Ja zamknę okno. Jest to na pewno jedno z najlepszych przedstawień, jedno z najlepszych realizacji w tej części świata. A nagrobek gdzie jest? W Tarnowie. W katedrze. Trudno o dobre zdjęcie, on jest bardzo duży, nie ma odejścia, więc wszystkie zdjęcia są w bardzo dużych, takich perspektywicznych skrótach. Nie znalazłem żadnej fotografii, która by powiedziała nam coś więcej o tym nagrobku. Najlepiej po prostu widzieć go na własne oczy. I jeszcze jedna rzecz, o której warto wspomnieć. Renesans włoski nie znał, nie praktykował nagrobka piętrowego. Prawdopodobnie autorstwo tej koncepcji należy przypisać Padowano. To jest też jego jakby wkład w rozwój tej polskiej sztuki, tego oblicza polskiego renesansu. Inna jego praca, na grobek Mikołaja i Piotra Firlejów w kościele dominikanów w Lublinie. Do dziś toczy się dyskusja, czy powstał w tej formie jako piętrowa struktura, czy były to pierwotnie dwa różne nagrobki, które w pewnym momencie zostały zmontowane razem. Tak czy siak, to właśnie Padowano jest autorem koncepcji nagrobka piętrowego. Wnętrze kaplicy Zygmuntowskiej. Piętrowy nagrobek Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta to nie jest koncepcja artystyczna Berecziego.
autora kaplicy. Pierwotnie w niszy arkadowej znajdował się tylko sarkofag i figura Zygmunta Starego. Zygmunt August jeszcze za swojego życia w latach 70. zwrócił się do sędziwego już Padowano, aby ten przebudował wnętrze kaplicy tak, by i dla niego znalazło się tam miejsce. Padowano nie zdążył już tego zrobić, bo zmarł. Zrobił to Santiguchi, ale według jego koncepcji. Czyli podniesiono Zygmunta Starego jakby na piętro, dostawiono jeszcze jedną niszę arkadową i tam znalazł się sarkofag z figurą Zygmunta Augusta. I wracając do Krosna, w latach, końcem lat 90. również spotykamy piętrowy nagrobek. One stały się tak popularne, że widzimy je dzisiaj wszędzie, czy jakby, no mam tu problem z tym, nagrobek kasztelana Halickiego Jana Sienińskiego i jego żony Zofii z pobliskiego Rymanowa. Również widzimy, że ta koncepcja piętrowego nagrobka stała się bardzo nośna i popularna. Mhm. Był również Padowano autorem projektów architektonicznych. O jednym zabytku szczególnie chciałem tutaj wspomnieć. Wszyscy Państwo na pewno znacie krakowskie sukiennice. One wielokrotnie były przebudowywane, modernizowane. W zasadzie każda epoka zostawiła tam swój ślad. Ale również w latach 50. wieku XVI były odbudowywane po pożarze. Bardzo wielu architektów budowniczych brało udział w tych pracach. Trudno któremukolwiek z nich przypisać palmę pierwszeństwa. Na pewno Padowano był autorem projektów w obrębie klatek schodowych, kolumnowych lodzi, ale jemu przypisuje się właśnie ten też jeden element, mianowicie attykę. Attykę, czyli tę wieńczącą całą budowlę dekoracyjną ścianę. Attyki były znane w różnej swojej postaci już od średniowiecza. One pełniły funkcję bardzo praktyczną. Najczęściej obiegały całą budowlę dookoła. Także partie dachów były schowane. Pełniła ona funkcję takiej zapory ogniowej. W razie pożarów, które w tym czasie były plagą miast, miały zapobiegać przedostawaniu się płomienia na budowle sąsiednie i bardzo szybko stały się jakby polem do popisów dla budowniczych, dla architektów, którzy starali się im nadać jak najbardziej reprezentacyjną, dekoracyjną formę. I ten rodzaj attyki, który widzimy tutaj, taka charakterystyczna z tym grzebieniem, z tymi dekoracyjnymi szczytami i z tym charakterystycznym, bardzo pionowym rytmem podziałów wyznaczonych przez ślepe arkady, przez pilastry, przypisuje się Janowi Marii Padowano. Ten rodzaj attyki stał się tak różny od tych, które znamy z architektury innych krajów, że on nosi dzisiaj ona miano attyki polskiej dla odróżnienia. Jeśli faktycznie Padowano był jej autorem, to jest to kolejny jego wkład w rozwój sztuki polskiej wieku XVI. I bardzo szybko ta attyka rozprzestrzenia się, spotykamy ją dzisiaj i na Słowacji, i na Morawach, i poszła dalej na wschód. Widzimy ją na Rusi. Ratusz w Sandomierzu i attyka właśnie w tym typie, attyki polskiej, czy ratusz w Tarnowie również. Prawie, że powtarza ten krakowski jakby model. Dzieła Jana Marii Padowano mają różną skalę i różny poziom. Od dzieł bardzo wybitnych po dzieła słabsze. Na pewno miała na to wpływ zasobność portfela fundatorów konkretnego zabytku. Ale i fakt, że Padowano nie pracował sam, a przy współudziale swojego warsztatu. Być może procentowy udział, nakład pracy samego mistrza, a jego ludzi miał istotny wpływ na efekt końcowy. Na pewno jednak należy do jednej z najważniejszych postaci obecnych w krajobrazie polskiej sztuki wieku XVI. Tak jak powiedziałem wcześniej, z jednej strony przyniósł zdobycze renesansu w tej czystej formie klasycznej,
A później, kiedy ten renesans jakby nałożył się na miejscową tradycję, zaczął formułować się nowy język wypowiedzi artystycznej, taka, żeby użyć bezpiecznego terminu, rodzima odmiana manieryzmu. I w tym drugim etapie również Padovano miał swój czynny udział. Dzisiaj żadne opracowanie dotyczące tego okresu w sztuce nie może obyć się bez wspomnienia i zaznaczenia roli, jaką odegrał Jan Maria Padovano. I również krośnieński nasz zabytek jest szeroko znany no, w kręgu miłośników sztuki dawnej historii czy historii sztuki. Myślę, że bardziej w ich świadomości istnieje niż w świadomości samych mieszkańców Krosna. Jeszcze jedna rzecz. Biskup przemyski Stanisław Tarło, który ostatnie swoje lata życia spędził w Krośnie, tutaj zmarł i pochowany został w krypcie kościoła Farnego. Upamiętniony został po śmierci prostą nagrobną płytą. Insygnia, biskupie, herb, rodziny Tarłów, topór, inskrypcja. A jeśli porównamy ze sobą te dwa zabytki, to widzimy, że dzieli je niemal wszystko. Płyta nagrobna biskupa Tarło przynależy do kultury średniowiecza. Nagrobek Kamienickiego jest w pełni ukształtowanym nagrobnym pomnikiem w duchu włoskiego renesansu. Hierarcha kościelny, tak skromnie uhonorowany, przedstawiciel rycerskiego rodu, doczekał się nagrobka niemalże królewskiego. Można powiedzieć, że cała epoka dzieli te dwa zabytki. W praktyce jednak powstały one obok siebie. Biskup Tarło zmarł w 1544 roku, Kamieniecki w 1560. Możemy tylko przypuszczać, że w oczach współczesnych nagrobek Kamienieckiego mógł być postrzegany jako akt niemałej odwagi, ekstrawagancji. Może była to chęć zaznaczenia pozycji tego ważnego rodu. Stąd nagrobek w duchu włoskiego renesansu, zgodny z nową modą, która przyszła do Polski z Włoch. Na pewno było to wydarzenie mocno awangardowe w tamtym miejscu i w tamtym czasie. Mam nadzieję, że Państwa nie zanudziłem na śmierć. Dziękuję bardzo. Jeśli ktoś... Jeśli ktoś miałby jakieś pytania odnośnie, nie wiem, literatury czy coś, to ja oczywiście służę, mogę napisać SMS-em, wysłać czy w inny sposób, gdyby ktoś chciał na własną rękę jakby podążać tropem i szukać informacji w tym temacie. Dziękuję Państwu bardzo jeszcze raz. Tak, w kryptach, tak. W renesansie ta postać leżała w tej sansowinowskiej pozie, odpoczywała. W kolejnej epoce, w baroku, te postacie wstaną i przyjmą formę klęczącą. Tak? Także można prześledzić od średniowiecza aż do baroku na podstawie pozycji tego ciała. W średniowieczu leżał umarlak prosto na płycie, potem odpoczął, a na koniec uklęknął. Dziękujemy bardzo.